Polsce 3:30. Tu Radio Maryja, katolicki głos w Twoim domu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W naszym programie czas na poradę pedagoga psychologa zainteresowanym serdecznie polecam. Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. W audycji porady pedagoga bardzo, bardzo serdecznie witam po raz pierwszy psychologów, dwoje młodych ludzi. Pani Agnieszka Bukowiecka po mojej prawej stronie, zawsze uśmiechnięta. Po lewej stronie pan Jarosław Najberg, też zawsze pogodny. Proszę Państwa, w audycji porady pedagoga psychologa w dzisiejszym dniu pragniemy poruszyć temat, który właściwie jest bardzo aktualne. Czy współczesna młodzież jest trudna? Dlaczego młodzieży? Dlatego, że dziś po południu już rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży. O młodzieży mówi się dużo w ostatnim czasie. I moje pierwsze pytanie i do pani Agnieszki, i do pana Jarka. Co to znaczy? Czy moglibyście państwo powiedzieć, co to znaczy, że współczesna młodzież jest trudna? Bo skoro chcemy mówić o trudnej młodzieży, co to znaczy, że jest trudna? Na przykład... Młodzież nie jest trudna. Chcemy mówić, że nie jest trudna, ale skoro jest już takie powiedzenie, tak, że młodzież jest trudna, co to znaczy, że jest trudna? Kto może mówić o tym, że młodzież jest trudna? Żebyśmy my potem mogli wyjść z tego i powiedzieć, że rzeczywiście młodzież nie jest trudna. Macie państwo swoją teorię i byśmy posłuchali. Teoria jest nasza wspólna, to nie jest tak, że jest to teoria nasza. Natomiast istnieje owszem takie przekonanie, że każde pokolenie jest trudniejsze, gorsze i trudniej z nim pracować. Natomiast tak nie jest. Każde pokolenie jest inne, każde pokolenie dorasta troszkę w innych czasach. Niestety współczesność przyspiesza, w związku z tym trzeba wyposażyć się w pewne narzędzia, w pewien sposób myślenia, żeby lepiej z młodzieżą pracować. Trudna młodzież jest to przykład takiego błędnego myślenia, etykietowania, nazywania czegoś uogólnieniami, co niestety niesie za sobą możliwość takiej niesprawiedliwego nazewnictwa, niesprawiedliwego uogólniania. Myśląc o młodzieży, że jest trudna, nadajemy im etykietkę, wkładamy ich do konkretnej szuflady i jednocześnie usprawiedliwiamy siebie jako rodzice, ponieważ mamy trudne dzieci, więc trudno jest nam sobie z nimi radzić, a jednocześnie dajemy młodzieży takie przyzwolenie na to, żeby zachowała się w sposób nieodpowiedni, w sposób ryzykowny, często też chuligański, ponieważ ona nazywa się trudną młodzieżą. Bardzo ciekawą rzecz, pani Jarku, prawda, że przed chwilą pani powiedziała, że poprzez to, że my twierdzimy, że mamy trudne dziecko, że młodzież jest trudna, to pozwalamy im na coś. No, to jest zaciekawiło mnie to. W innym kierunku powiedziałbym, że tak naprawdę młodzież nie jest trudna, tylko młodzież ma trudności, tak? I te trudności biorą się jakby z różnych przyczyn. Większość trudności jest związana z tym, że dorośli mają trudności w rozumieniu młodzieży. Zapomnieli, że przed studentami byli dorośli. Ten życia, to jest odpowiedź na panią, na słowa pani materializm i jakby takie jakby niski poziom zapotrzebowania na to, żeby się nad sobą zastanowić, troszkę zwolnić, przemyśleć swoje życie, powoduje, że dorośli zapominają o tym, że przed chwilą byli dziećmi, że przed chwilą byli młodzieżą, że mieli też różne trudności i że to, co jest chwilowo ważne dla młodych ludzi, jest bardzo istotne i należy zawsze zwracać uwagę, nawet na coś, co wydaje nam się, że nie jest takie istotne, bo jest przemijające, typu pierwsza miłość, pierwsze kłopoty i w szkole, i w kontaktach z dorosłymi. Także ja tutaj bym upatrywał trudności i nie powiedziałbym, że młodzież jest trudna, a dorośli mają trudności w komunikacji i w zrozumieniu młodzieży. Przy czym tych trudności jest u młodych ludzi wiele. Z
stres i frustracja, które towarzyszą codzienności młodych ludzi, a są efektem porównywania się z innymi, próbą sprostania jakimś wygórowanym oczekiwaniom, pęd życia, myśli czturów w szkołach, bardzo duże oczekiwania, żeby mieć świetną pracę, super samochód, najlepsze buty, nowe Jordany i wszystko to najlepsze. I jeżeli tego nie mamy, to w efekcie takiego porównywania się wzrasta stres, wzrasta frustracja. No właśnie, do tego prowadzi nadmierny materializm, całkiem niepotrzebny w życiu, bo wartości tak naprawdę tkwią gdzie indziej, tak? Wartości tkwią w ludziach i jakby dowartościowanie się wewnętrzne prowadzi do tego, że tak naprawdę nie wiemy, kim jesteśmy, kim chcielibyśmy być, tak? Co chcemy w życiu robić, tak? Bo zbieranie nie jest celem życia. Inną trudnością w życiu młodych ludzi to są trudności rozwojowe wynikające z chociażby z zaburzeń koncentracji, uwagi, które są efektem zmian hormonalnych, co przez to idzie trudności w szkole, a za tym idzie obniżone poczucie własnej wartości. To też zmieniający się wygląd u młodych ludzi, które też ma bardzo duże wpływ. Oczywiście. Inne trudności to też trudności wynikające z relacji rodzinnych, czy to konflikty w domu, czy coraz częstsze rozwody, problemy finansowe i ostatnio tak popularne eurosieroctwo. Rodzice, którzy wyjeżdżają, których nie ma, którzy nie mają czasu ani często też chyba takiej potrzeby, żeby tworzyć więzi ze swoimi dziećmi, co jest podstawą do dalszego rozwoju, co jest podstawą do tego, żeby oglądać świat, do tego, żeby uczyć się wartości, żeby patrzeć na ten świat w sposób odważny i realistyczny. Pani Agnieszko, czy to znaczy, że ten problem eurosieroctwa, rzeczywiście on jest bardzo poważny. Pani teraz powiedziała, że dzieci zostają same. To znaczy, że tak, nie ma mamy albo taty, albo nie ma i mamy i taty, jest tylko babcia i to dziecko nie ma się z kim przeglądać, tak? Czy tak to można rozumieć, że nie ma skąd wzorca brać? Z jednej strony można na to spojrzeć w ten sposób, ale z drugiej strony też rodzice, jeżeli jeden rodzic wyjeżdża, a drugi cały dzień jest w pracy, to dziecko nie ma po prostu z kim stworzyć więzi, a każdy człowiek od urodzenia ma taką potrzebę przywiązania. Potrzebuje kogoś, kto pomoże mu poradzić sobie z trudnościami. Takie przywiązanie pomiędzy rodzicem i dzieckiem jest matrycą wszystkich późniejszych relacji oraz przekonań człowieka. W związku z tym rodzic, który spędza cały dzień pracy, wręcz, który wyjeżdża za granicę w celach zarobkowych, niejednokrotnie zmuszony jest przez różnego rodzaju sytuacje, które ma tutaj na miejscu. Trudno właśnie jakby oceniać, tak, bo każda sytuacja jest inna i każdy człowiek jest inny, tak. Natomiast troszkę się z paniami nie zgodzę. Otóż można całkiem dobry kontakt podtrzymywać i kształtować ze swoimi dziećmi, ale trzeba bardzo chcieć i trzeba mieć jakby tego podstawy. Jeśli zbudujemy dobre podstawy w takim realnym świecie, możemy troszkę spróbować później kontaktować się, tak jak my dziś ze słuchaczami kontaktujemy się przez fale radiowe w jedną stronę, ale mam nadzieję, że ktoś dzisiaj też do nas zadzwoni. Tak samo można całkowicie przyzwoicie podtrzymywać relacje i więzi z dziećmi, nawet jeśli jesteśmy oddaleni o tysiące kilometrów, przez nowoczesne systemy komunikacyjne. Ja korzystam z tej pracy i z moimi pacjentami często komunikuję się o różnych porach, jeśli mają takie potrzeby, z komunikacji internetowych i z telefonu i uważam, że jeśli damy dobre podstawy, to można w jakiś sposób te dobre więzi podtrzymywać. Oczywiście widzę, że panie się tutaj siedzą i nic nie zostało przytulania, głasków, tak, i tego typu ciepła ciała, tak? Natomiast jakby, no jeśli nie ma... Agnieszko, się uśmiechamy w tym momencie, że to jest ważne, o tym mówimy. No oczywiście wiem, że to jest ważne i jakby nie, doceniam to. Natomiast jeśli nie ma innej możliwości, to trzeba korzystać w taki sposób. Natomiast też trzeba wiedzieć, jak się posługiwać tymi komunikatorami, bo może dojść do różnego rodzaju przekłamań, ponieważ nie przekazują tak, jak trzeba, emocji. To, o czym mówi pan Jarek, to rzeczywiście to jest takie budowanie domu, aczkolwiek żeby zbudować dobry dom, to trzeba mieć solidne fundamenty. I tymi fundamentami jest ufność tej przywiązania, który wykształca się właśnie dzięki tej relacji dziecka i rodzica tu i teraz. Chociażby na początku, chociażby ten pierwszy czas, kiedy to przywiązanie się kształtuje, kiedy te więzi powstają. Jeżeli mamy takie bezpieczne przywiązanie, wtedy sytuacja zmuszając nas, wyjeżdżamy. Oczywiście staramy się jak tylko to możliwe podtrzymywać te relacje z dzieckiem, ale też pamiętając o tym, że rola rodzica to nie tylko
kupowanie, to nie tylko ubieranie, to nie tylko wysyłanie do szkoły na dodatkowe zajęcia, ale to też interesowanie się dzieckiem. Bezpieczeństwo, tak, to podstawy, tak, a zapewnienie potrzeb materialnych, no jest istotne, tak, ale tam, gdzie jest skromnie, a jest duża miłość, jest dużo lepiej niż tam, gdzie jest bogactwo i dużo wszystkiego, a tej miłości nie ma. Panie Agnieszko, panie Jarku, może teraz też o trudnej młodzieży, bo w momencie, kiedy bardzo często się zdarza, że w momencie, kiedy dziecko zostaje samo, zostaje oddane pod opiekę albo osoby bliskiej, albo obcej osoby. I jeżeli mówimy o tych więziach, o tym, że to poczucie bliskości, że to poczucie tej więzi, tej miłości jest tak ważne, to proszę mi powiedzieć, czy rodzina, która nie jest tą naturalną rodziną, tą biologiczną rodziną, czy rodzina może dać szczęście, może dać miłość? To przywiązanie? Trudne pytanie? To pytanie jest oczywiście trudne, tak, bo powiem tak, ogólnie rzecz biorąc może, tak, ale każdy człowiek jest inny i w zależności od tego, jakie ma motywacje, jakie ma własne potrzeby, jaki ma poziom osobistego rozwoju, szeroko aspektowo traktowanego i duchowego i wiedzy, tak, i umiejętności, a także jakby tego, czego oczekuje od tej relacji z dzieckiem, które jest albo w pieczy zastępczej, albo w adopcji, tak, to jakby dużo jest różnych aspektów. O, jeśli mnie pani Kama pyta, to ja odpowiadam, może, ale to jest trudne i to wymaga dużej pracy własnej i jakby takiego, no, dużego poziomu świadomości. Wymaga też zrozumienia tego, co się wcześniej działo z dzieckiem, z jakim bagażem dziecko przychodzi. Bo dziecko przychodząc, początkowo jest w procesie autoprezentacji. Dziecko chce dobrze wypaść i tak samo ta rodzina zastępcza, że rodzina adopcyjna też chce dobrze wypaść. Ale w momencie, kiedy dziecko poczuje się bezpiecznie, to otwiera swoją walizkę. W tej walizce są przeróżne rzeczy. Zadaniem takiej rodziny... Tak, zadaniem takiej rodziny jest to, żeby wyciągnąć te wszystkie rzeczy z walizki i je na nowo poukładać. I tutaj potrzebne są takie same wskazówki jak rodzicom biologicznym, czyli to, żeby prawidłowo modelować zachowania dziecka. Bo często zdarza nam się, że wymagamy od dziecka, żeby ono było grzeczne, posłuszne, żeby spokojnie mówiło, a samo się znaczy, ale co to znaczy grzeczne? Tak? Dziecko nie rozumie, co to znaczy grzeczne. Dziecko rozumie na poziomie takim mniej abstrakcyjnym, na poziomie konkretnym. Tak? Grzeczne to znaczy jaki? Tak? To znaczy zrobić tak i tak. Jeśli mówimy zawsze, że grzeczne, to dziecko niekoniecznie może rozumieć to samo, co my. I tak samo, jak występują błędy w rozumieniu tego, co ktoś napisze w komunikatorze, tak, tak samo występują błędy w rozumieniu komunikacyjnym. Dziecko rodzic, tak? Jeśli wyposażymy dziecko w odpowiedni poziom rozumienia naszych pojęć, to wtedy jest okej, tak? Ale często jest tak, że ten poziom komunikacyjny jest inny, tak? Dziecko ma troszkę mniejszą wiedzę niż dorośli i zawsze w tych trudnościach z młodzieżą zwracam uwagę na te problemy komunikacyjne. Niejednokrotnie rodzice, opiekunowie zapominają o tym, żeby młodych ludzi słuchać i słyszeć to, co oni mówią, żeby czytać też te komunikaty niewerbalne, żeby rozumieć to, co dziecko chce pokazać, bo nie zawsze powie to wprost. Ważne jest, żeby mówić na poziomie swojego rozmówcy. To niekoniecznie mówić z slangiem młodzieżowym, ale dostosować poziom tych naszych komunikatów do tego, żeby dziecko zrozumiało, o co nam chodzi. Jeżeli chcemy, żeby w pokoju było czysto, to nie mówimy posprzątaj w pokoju, tylko mówimy pościel łóżko, posprzątaj na biurku i odkurz dywan. A jeszcze lepiej zróbmy to razem z dzieckiem, tak? Pokażmy mu. To nie zawsze jest tak, bo w tym momencie jakby poruszamy się na dwóch poziomach. Jeśli to jest dziecko z rodziny biologicznej, które od małego jest wychowywane w takiej, a nie innej kulturze porządku domowego, to oczywiście tak, no, to dziecko już na poziomie młodzieży, tak, powinno już wiedzieć, czego oczekujemy i w jaki sposób chcielibyśmy, żeby uczestniczyło w tym życiu domowym. Powiem więcej, uważam, że dzieci powinny jak najbardziej w tych obowiązkach domowych brać udział, bo jakby dochodzenie do dorosłości to jest dochodzenie też do odpowiedzialności. I trzeba dziecko angażować i w prace domowe, tak, każde, jakie tylko są możliwe, tak, i nawet w prace kuchenne. To jest naprawdę duża wartość, jeśli robimy coś razem. A teraz wracając do tej drugiej sprawy, jeśli mówimy o pieczy zastępczej, jeśli mówimy
ważne, jakby w jakim, na jakim etapie rozwoju i w jakim wieku jest dziecko, bo jeśli to dziecko ma już lat kilka lub kilkanaście, to często jest tak, że w domu tym no nie było jakiejś szczególnie rozwiniętej kultury porządku i dziecko może nie do końca rozumieć, co, czego my oczekujemy. W związku z tym trzeba też wtedy wziąć na siebie poprawkę i mieć to pewną świadomość, że trzeba nas pokazać i pokazać konkretnie. Komunikaty muszą być jasne i konkretne. Czyli konkretnie, tak jak pani Agnieszka powiedziała, posprzątaj łóżko. I jeżeli teraz to łóżko, co to znaczy posprzątać? Ułożyć poduszkę, poprawić prześcieradło, położyć kowry i jakieś nakrycie, tak? To taki trywialny, ale czasami potrzebny mechanizm, żeby pokazać dziecku, jak ten porządek ma wyglądać. No tak, bo są dzieci, które lubią porządek z natury rzeczy i same do tego dążą, ale też są takie, które nie zwracają uwagi na ten porządek, o którym my mówimy. Ja w tym momencie zwróciłbym jeszcze jedną uwagę, jeśli chodzi o trudności z młodzieżą i jakby te trudności komunikacyjne i różne inne trudności dorosłych, że trzeba wziąć pod uwagę też, że w części społeczeństwa występują różnego rodzaju zaburzenia, różnego rodzaju choroby psychiczne. W życiu dzieci zdarzają się zdarzenia traumatyczne, na które jakby musimy zwracać uwagę. W związku z tym jakby trzeba o tym wszystkim pamiętać i trzeba odpowiednio oddziaływać na te dzieci i potem między innymi są psychologowie, żeby z tym pomagać. Panie Agnieszko. Ja wrócę jeszcze do tego, co dany rodzic czy opiekun mógłby zrobić, żeby to życie z młodzieżą, która ma trudności, było troszeczkę łatwiejsze. Mianowicie ważne jest też interesowanie się życiem dziecka, tym, co dziecko lubi, jakie ma problemy. To nie chodzi o to, żeby słuchać tej samej muzyki, co nasze dziecko, ale żeby wiedzieć, o czym ta muzyka na przykład mówi. To też pamiętanie, że każdy nastolatek jest inny i to, że każdy rodzic był kiedyś nastolatkiem, nie znaczy, że jego dziecko będzie takim samym nastolatkiem. To znaczy, że problemy tego nastolatka mogą być całkowicie inne niż moje problemy, kiedy miałam lat kilkanaście. To też pamiętanie o tym, żeby nie wtłaczać nastolatka w ramy, jakie my dla niego wymyśliliśmy, że świat nastolatka, o czym już ten rok mówił, to jego świat i on ten świat widzi inaczej i zerwanie z chłopakiem po tygodniu może być traumatycznym przeżyciem dla nastolatki. Ale to jest bardzo potrzebne, gdyż te więzi, te uczucia muszą się kształtować i to, co dla nas wydaje się trywialne i mało poważne, to dla nastolatka może być bardzo dużym problemem życiowym i trzeba na to zwracać mocną uwagę. Czyli co, często młodzież mamy trudno, ale to nie także trudno. Nie, zdecydowanie nie. Każde pokolenie żyje w swoich czasach i każde pokolenie wymaga innej uwagi. Natomiast jakby jeśli postępujemy empatycznie, jeśli chcemy pomagać, to im pomożemy. Zdecydowanie młodzież nie jest trudna, młodzież ma trudności. Jeszcze tylko ostatnie, co dodam do rzeczy, na które powinni zwrócić uwagę rodzice czy opiekunowie, to to, żeby dobrze funkcjonować z innymi ludźmi, musimy pamiętać też o sobie i o tym, żeby zadbać o swoją psychikę, o właściwy sposób rozładowywania swojego stresu i o tym, że nie ma też ludzi idealnych, nie ma idealnych rodziców, każdy popełnia błędy. Jeżeli mamy trudności i nie radzimy sobie, warto wtedy być otwartym i skorzystać z pomocy fachowców. Upaść może każdy, natomiast trzeba wiedzieć, jak wstać, tak? I to jest jakby siła człowieka, żeby się podnosić, żeby po każdym problemie być silniejszym, żeby po każdym problemie wiedzieć, w jaki sposób radzić sobie ze swoim życiem i ze życiem swojej rodziny. Pamiętajmy, że wiek dojrzewania to jest wiek poszukiwania swojej tożsamości, czas podważania autorytetów, czas idealizmu, ale to wszystko jest potrzebne, aby zdefiniować swoje. Ale my tak dużo gadamy, a dobrze by było... Proszę Państwa, przypominam, w audycji porady pedagoga, psychologa gościmy panią Agnieszkę Bukowiecką, psychologa, i pana Jarka Najberga, również psychologa. Otwieramy telefony dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie telefony 536 600 100, 536 600 200 dla zagranicy, bo często dzwonią do nas słuchacze z zagranicy. 48 56 655 23 33 48 56 655 23 66 i już słyszę, że mam telefon.
Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Dzień dobry, szanowni goście. Zgadzam na spowania. Witam Państwa. Słucham Państwa opisy z ogromnym zainteresowaniem. I muszę powiedzieć jedną rzecz, może najbardziej podstawową, o której może nie zawsze pamiętamy. Mianowicie, ja wiem, że gdyby mnie ktoś zapytał, co jest rzeczą najtrudniejszą dla mnie, to wydaje mi się, że wychowanie drugiego człowieka. Ale żeby sobie z tym wszystkim poradzić, myślę, że chyba najważniejszą rzeczą jest pamiętać o tym, żeby okazywać szacunek najmniejszemu człowiekowi od jego urodzenia aż poprzez wiek przedszkolny do okresu dojrzewania i do okresu dorosłości. Sama jestem matką trzech synów, w tej chwili pomagam w wychowaniu o właśnie trudnego wnuka, sześciolatka, właściwie siedmiolatka, który idzie do przedszkola już od września. I powiem szczerze, doświadczenie, że tak powiem, które nabrałam w trakcie wychowania swoich synów, bardzo mi się przydaje w tej chwili. I myślę, że chyba to jest rzecz najistotniejsza. Po prostu szacunek dla drugiego człowieka. Czy ten człowiek ma lat 5, czy ma 10, 15, czy 30, czy 50. Chyba to jest jak gdyby podstawa. Tak jest przynajmniej moje zdanie. Nie wiem, co Państwo o tym sądzą. Pani Katarzyna, bardzo dziękujemy. Uśmiechamy się tutaj do tego, co Pani powiedziała. Pani Agnieszka chce coś odpowiedzieć Pani. Tak, dziękuję bardzo serdecznie. Słucham. Szacunek to jest to, o czym wspomniałam, jako modelowanie prawidłowych zachowań. Jeżeli my będziemy szanować nasze dzieci, będziemy szanować otoczenie, to one nauczą się wzajemnie tego szacunku. Więc Pani, przekazując szacunek swoim dzieciom, teraz jakby wzajemnie ten szacunek od nich uzyskuje. Dziękujemy bardzo. Powiem tylko tyle, że babcia, wychowanie to skarb, a mądra babcia to skarb absolutny. I serdecznie Pani dziękuję, że Pani taka jest, bo swoim przykładem daje Pani nadzieję i daje Pani przykład dobrego wychowania. Słuchamy Radio Maryja. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani imię? Mówię Elżbieta. Witamy. Chciałabym zadać Państwu pytanie. Obserwując rodzinę, gdzie ojciec pije, matka też nadużywa alkoholu, są przekleństwa. Sądzę dziewczynki, dziewczynki w wieku wczesnoszkolnym. Z jaką psychiką takie dziewczynki wyjdą potem, pójdą w świat dalej, nawet po szkole podstawowej? Pewnie takie pytanie, serdecznie pozdrawiam, szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani Elżbieta, dziękujemy. Pani Jarek tutaj zgłasza się do odpowiedzi. Pani Elżbieta, oczywiście to środowisko chyba nie jest najlepszym dla dzieci i nie powinno być tak. Jeśli pojawia się alkohol, jeśli pojawia się brak szacunku, a przekleństwa są tego emanacją, to uważam, że to nie będzie dobrze. Zdecydowanie tej rodzinie trzeba w jakiś sposób pomóc. Z tą rodziną trzeba pracować, bo te dziewczynki, pomimo tego, że mają na przykład dobre kontakty w szkole, dobrze zbudowane relacje, będą szukały takiej pomocy, żeby dobrze funkcjonować w życiu. Nie mając szansy na stworzenie takiego bezpiecznego, ufnego stylu przywiązania, niestety u tych dzieci wytworzy się reprezentacja ja jako takiego niewartego uwagi i miłości, a reprezentacja... Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja. Dzień dobry. A właśnie szczęść Boże. Szczęść Boże. Ja jestem Jolanta z Kielc. Proszę Państwa, ja mam takie pytanie. Mam 18-letnią wnuczkę, która no niestety chyba jest uzależniona od internetu i komórki, bo nawet jeśli przychodzi do nas, ja jestem babcią, przychodzi do nas, to dodatkowe słowa, dzień dobry, jak się czujesz, a nie, albo dobrze się czuję, ale dalej nie ma rozmowy, bo ciągle się gdzieś zaczywa, a to wifi, a to, a to tamto, ja nawet nie wiem jak tego. I my jej mówimy, Aniu, ty jesteś uzależniona. A ona twierdzi, że nie, ale rok niestety nie zawaliła, ale oceny były zupełnie inne niż były w poprzednich latach. Jak teraz ja mam z nią rozmawiać, jak mamy my dziadkowie z nią rozmawiać, że jak mi się ona do nas przychodzi i staramy się jej rozmawiać na różne tematy. No pani Jolu, pani Jolu, halo, halo. Nie rozumiemy młodzieży, bo... Halo? Akurat pedagog pracuje jako nauczyciel. Jedyna jesteś. Bardzo mały